ulgi i dzisiaj jest 200 odcinek na moim kanale, a 11 odcinek ze specjalną 100 subskrypcji i jest taki challenge, że muszę obejrzeć moje wszystkie filmy oraz shortsy. Jest tego dużo, wiem. Oczywiście wy nie będziecie tego widzieć, bo to będzie trwało bardzo długo, ale no, mamy tutaj pierwszy film, Witajcie Narody. Wtedy jeszcze współszefowie, teraz współszef Hulk. I co, będzie sobie tak oglądać, przypominać? Bo czasami, nie wiem, nie, sprawdźmy po prostu. Kanał na YouTubie! Taka piękna platforma, ale wtedy było fajnie. Że my też wiecie, jak się będzie być. Nazywał? Nasz kanał, jak pewnie... Ale wtedy było fajnie, nagrywaliśmy jeszcze razem. Ale teraz możecie sprawdzić kanał Kala Gimnaz, który jest w opisie. Zapraszam. Wy już wiecie, ale jeszcze my, no w sensie my też wiemy. A nasz kanał nazywa się Współszefowie. Czemu? O tym inny film, bo to... No nie będzie innego filmu, bo już inaczej się nazywamy. Ale no, jak chcecie, no to mogę wam kiedyś zrobić na może moim trzecim kanale jakiś taki krótszy, luźny film o tym. Dłuższa historia. Ja jestem Adam. No dobra, to już wszyscy wiecie. Przechodzimy, w sensie no, ja to będę musiał oglądać, ale wy nie. Więc wy przechodzicie do następnego filmu, a ja to dalej będę sobie oglądał. Ale jesteśmy już przy drugim filmie, czyli nowego roku, wreszcie nowy rok 2023. Wtedy też był fajny film, bo nie było mnie dość długo, ale wróciłem. I właśnie to nagrywałem po północy, żeby już był ten 23 rok, a nie, że Sylwestra o południe, no. Rodziny, imieniny to też, ale najbardziej z nowego roku, bo myślę, że ten rok będzie lepszy i dla Polski, i dla Ukrainy. No właśnie, ja też tak dalej myślę, chociaż no ten rok już długo trwa. Dalej na Ukrainie jest źle, tak powiem, żeby mi filmu nie wywalili, ale no myślę, że zaraz to się może poprawić, w każdej chwili może się to poprawić. Trzeba po prostu wierzyć. I w ogóle całkiem lepszy. Dla mnie i dla was. No właśnie, właśnie. Nie wiem, czy dla was jest ten rok fajny. Dla mnie nawet był fajny, było dużo fajnych rzeczy, jeszcze będzie dużo fajnych rzeczy, więc ja sobie przypomnę tutaj, co gadałem, a wy już się widzicie ze mną w następnym filmie. Prowadzę was lekko po tym studiu. Ja współszef Adam i moje nowe studio. Teraz już współszef Hulk, ale no imię ja to sobie nie zmieniłem, tak? Tutaj no po prostu wam pokazuję moje nowe studio. Teraz cały czas nagrywam, tutaj trochę było inaczej. Ale no teraz... No też jest fajne studio, co nie? Działa. Więc może oprowadzę was lekko po tym studiu. Okej, okay, a więc tutaj mamy Pandosza. No Pandosz dalej tutaj gdzieś siedzi. Tylko tym razem w moim pokoju, już chyba nie w studiu. To jest mini Pandosz, który dalej siedzi w studiu. Ten dywanik to... No, ten dywanik to już dawno go nie ma w moim studiu. Puchary dalej są. No i właściwie to dalej nic się to studiu... Autorska nazwa. Nic nie zmieniło. Troszkę sobie przewidziemy, bo... No to już... Dalej jest syf. No właśnie, właśnie. Siadamy i trochę chcę z wami porozmawiać. No tutaj będę z wami rozmawiał. To możecie sami sobie obejrzeć wszystkie te filmy, subskrybując. A my lecimy już do kolejnego filmu. W sensie ja będę oglądał, ale wy lecicie. No i to jest kolejny test napojów. Jakieś trzy emotki. Napoje ekipy Nasty i Nasty. Nie, Lipton i Nasty, tak. Nie, ogólnie to jak już się pewnie może się domyślać, co będę robił, albo i nie. Więc wam powiem, będę testował napoje. Ekipy, nie ekipy. Dobra, pierw wyjaśnię wam, o co chodzi. A więc... To jest Nasty, a Lipton to jest co innego. Wiem, że bardzo... Ja też tak zawsze mówiłem. Ja tego nie rozróżniam, a tutaj musiałem ja akurat powiedzieć. Po prostu porównywałem to do tego i testowałem napój ekipy, bo w sumie to nigdy dalej później go nie piłem.
Ja tutaj sobie znowu będę oglądał. Wy sobie tylko przypomniecie filmy, tak? A ja będę musiał je oglądnąć w całości. Oglądajcie sobie sami. Widzimy się w następnym filmie. No i tutaj mamy test, hashtag test i uśmiechnięta emotka. Tutaj próbowałem mój mikrofon, ale nie wiem, czy on działa. Cisza? Chyba nie. Wedla i taką czekoladę wedla i fresh fruity. Tak, to się tak czyta. O, umiem. No, to ogólnie jakiś... Wedla. Wawel tam pisze. Trudno, źle przeczytałem, nieważne. Smak żelków. Tutaj rozpakowywałem, więc... Bardzo dobry. Dobry. 9 na 10. No, ma taki musik. O, taki musik ma. Nie wiem, czy robię test Lubisia, jak ja Lubisia jem praktycznie co tydzień. Ale okej. Zobaczycie to sami. Widzimy się w następnej filmie. A filmów jest dużo, bo 200. Test podróby delicji. Nie wiem, czy to jest podróby delicji, może to jest po prostu takie inne delicje, ale... Rzeczy. Ale film skupił mi się na tym. Nie, to nie są oryginalne delicje. No. Tylko to jest podróba z Lewiatana. W każdym sklepie można kupić taką podróbę delicji. No ale okej, z Lewiatana akurat była kupiona w Lewiatanie, no to dobra. Skop. Ty w czekoladzie z galaretką o smaku truskawkowym. Bardzo oryginalna nazwa. No tak. Trochę trudna nazwa, ale okej. Więc otwieramy to. Ta delicja, to znaczy oczywiście to coś, ta podróba delicji, wygląda naprawdę bardzo podobnie. Każda. No dobra, no skończ już. Widzimy się w następnym filmie. I to jest jeden z moich ulubionych filmów. Tutaj 10 rzeczy, które każdy z nas zrobił w dzieciństwie. No przecież to jest świetny film, no. Ogólnie to każdy chyba robił jakieś dziwne, porąbane rzeczy w swoim dzieciństwie bądź nie dzieciństwie. I właśnie dzisiaj pokażemy aż 10 rzeczy, które każdy prawie robił w dzieciństwie. Właśnie prawie, bo niektórzy ludzie są normalni. Zostawcie pierwszy suba, lajka, a my lecimy już z pierwszą rzeczą. A więc chyba każdy przeglądał się w łyżce. Mówię chyba, bo żeby na przykład ktoś nie pomyślał sobie później, ej, ale ja tak nie robiłem. No to ja mówię chyba każdy, ale bo nie jestem pewny, czy każdy. Widzimy się w następnym filmie, a ja to dalej oglądam. No nie chcę mi się zastopować. I znowu porównuję Ice Tea. To jest następny film, który już tutaj oglądamy. Prosić. Co? Dlatego, że ten film pojawia się tak późno. Co gdyż później? Wracałem z ferii, z gór i nie... Tak, a pamiętam to. Ten film był około, no nie wiem, 20 albo 21 dopiero był na kanale, ale przynajmniej był. Sobotę, więc dobrze. Niestety, jechałem prawie 4 godziny autem. No. Dlatego chcieliście w buczącym aucie film, czy w pięknym studiu, w którym jest cicho. No właśnie. Jeszcze raz was przepraszam, ale teraz już będą na pewno regularnie filmy, bo ogólnie w apartamencie też nie było. No na razie są regularnie, ale trudne słowo, jak ja to tam powiedziałem. Dobra, no tutaj porównuję tylko Ice Tea, więc znowu porównuję Ice Tea, więc no tego nie musicie znowu oglądać. Sami możecie to oglądać, ale ja to będę musiał oglądać, nie wy. Więc widzimy się w kolejnym już filmie, ale dużo tych filmów ja nie mogę, bo 200. W ogóle będę musiał w niektórych tych filmach pozwieść miniaturki, ale to jest... Znowu testowałem słodycze, gwiazdka, za dużo cukru, gwiazdka, hashtag test. Cześć widzowie, ogólnie to... Ale piękna bluza FNAF-a, mam tą bluzę FNAF-a cały czas, to jest moja ulubiona bluza. W skrytce pod poduszką, rozumiem taki spray. Spray do okien? Nie! Spray do buzi.
Oczywiście tona plastiku, ale takiego mało trwałego. No, chiński plastik, niestety. To z Chin pewnie, albo z Niemiec, nie wiem, możliwe, stąd albo stąd. Dobrze, też jeden z moich ulubionych filmów jest filmów oczywiście. Więc ja go sobie z chęcią akurat tutaj oglądnę, ale wy też możecie go oglądać, ale nie na moim filmie, bo to będzie trwało bardzo długo. Więc widzimy się w kolejnym filmie. Ale popatrzcie na ten piękny montaż w dzisiejszym odcinku. Trochę się boję, ale okej. 3, 2, 1. W dzisiejszym odcinku przetestuję... Widzieliście to przejście? Ja nie mogę. Aż 3 rzeczy. Pierwsze będą Oreo, tylko że nie takie zwykłe. Tylko to jest mój ulubiony film. Naprawdę lepszego filmu tutaj nie ma według mnie. I no, no, po prostu to jest bardzo, bardzo fajny film. Mi się bardzo on podoba. Fajnie go tutaj zmontowałem. A więc wy musicie go sami sobie oglądać, ale no, trwa ponad 10 minut. Ten odcinek też już trwa ponad 10 minut, dlatego widzimy się w kolejnym filmie. A ja go sobie fajnie oglądę tutaj. Tutaj już oglądałem trochę. To jest najdłuższy film na moim kanale, bo trwa 20 minut i 7 sekund, 22 minuty i 7 sekund. No, przeczytałem tutaj wszystkie komentarze i ankiety, wszystkie najpopularniejsze filmy, no i tego było dużo. Jak chcecie taki drugi film, tylko że teraz czytam najnowsze filmy, no bo trochę tych filmów się porobiło, z Małpem też filmy są bardzo, bardzo popularne, dlatego myślę, że taki odcinek może wam się spodobać. Tutaj widzicie, Minecrafta mam. Z Minecrafta niedługo wleci odcinek na mój drugi kanał. Ja tutaj trochę mniej byłem aktywny teraz, bo nic nie wrzucałem długo, ale teraz już powracamy z drugim kanałem. Nawet może na trzecim coś wrzucę, ale zaraz to musicie zobaczyć, subskrybując te kanały. Nie będę oczywiście tutaj w ogóle oglądał z wami, bo no, no to by było bardzo, bardzo długie, a odcinek nie chcę, żeby trwał jakoś bardzo długo, więc widzimy się w kolejnym filmie. Ja już trochę filmów oglądam sam, bo nie chcę, mówię wam, zrobić takiego długiego odcinka. Może nawet ten odcinek podzielę na dwie części, że tylko filmy długie i shortsy. Już tutaj naprawdę długo oglądam. Film wreszcie mam, 3 kropki, czyli film z odpakowywania małpy, która teraz bije rekordy na moim kanale. Ona tutaj siedzi ze mną, ogląda. Hejka widzowie, to ja współczę w Hulk i czemu dzisiaj jest odcinek, a nie w sobotę? W sobotę też będzie, ale dzisiaj specjalnie dla was nagrałem. No, nagrałem dodatkowy odcinek, bo jak przyszła małpa, to nie mogłem takiej po prostu odpakować sobie sam. Musieliście to zobaczyć. No, czekałem na nią długo, 3 tygodnie jakieś. Tam było, ja powiedziałem 3 miesiące, ale było tutaj poprawione. No, wreszcie mam. No i widzimy się w kolejnym filmie. Tutaj od 0 do 100 film z podziękowaniami. Już ja wam bardzo dużo dziękowałem razy, ale po prostu wbiliście 100 subskrypcji, więc za co wam bardzo dziękuję. Mam już 140 subskrypcji w momencie, jak to nagrywam, ale jak klikniesz subskrypcję, to chociaż będzie o jedno więcej, dlatego przyłóż się do tego, to na pewno kiedyś zrobię jakiś konkurs dla subskrybentów. O, może nawet pieniądze prawdziwe. A my tutaj oglądamy kilka filmów, znowu sobie sam oglądałem bez was, ale no, tutaj też nie będę oglądał z wami, oczywiście ja sam będę oglądał, ale dobrze. No, widzimy się już w kolejnym odcinku. Tak tylko wy sobie przypominacie, ale ja oglądam, niestety. A tutaj już jest, musiałem przejść strach, 3 kropki, specjalna, 100 subów, aż tak jeden. No, tutaj naprawdę się bałem, wy to widzieliście. Ten film trwa 8 minut, już sobie trochę oglądałem, ale no popatrzcie, jak tutaj jest ciemno. Tętno 500. Jest słaba jakość. Dobra, teraz próbuję sobie przejść. Nie, no, nie przejdę. Popatrzcie, jak tutaj jest ciemno. Ja siedzę w jasnym pokoju, a dalej się tutaj boję. Musicie to oglądać, bo to naprawdę jakby prawdziwy film z horroru jak. Ale my się już widzimy
filmie, który teraz widzicie. Czyli to już był ostatni film, który z wami oglądam. Żartuję przecież. I tutaj jest już duży przeskok, bo no, ten film trwa 15 minut, więc to jest część pierwsza. Część drugą zobaczycie już jutro, bo wszystkie shortsy to też długo będą trwały. Więc podzielimy po prostu na dwie części ten film. I no tutaj jest już... O, czemu ja nie dam łapki w górę? Pierwszy, ostatni odcinek właściwie, który tutaj widzicie, czyli 99 film. Ten jest 200, dlatego subskrybujcie. Ojej, co to się włączyło. Czyli to jest już hashtag 10, tak dużo specjalnie nagrałem. Szef Hulgi, witam was w 10 odcinku ze specjalnej subskrypcji, więc no dużo już tego nagrywamy. Bardzo dużo nagrywamy. 10 dni, ponad 10 dni, 9 nawet. Jakie 9? 11, 12 dni daily już robimy. Dlatego za to musicie mi podziękować, zostawiając subskrypcję. A my się widzimy w kolejnym odcinku z tej serii, czyli hashtag, czyli część 2 z 2. A to jest część 1 z 2. Czyli do zobaczenia w kolejnym odcinku ze specjalnej subskrypcji. Cześć!